Cześć, przystojniaku. Wsiadaj. Serio? Musisz teraz palić, tak? Długo ci zeszło. No czekasz na specjalne zaproszenie, czy co? Ola! Już. Miałaś czekać w samochodzie. Oj tam. Nie oj tam, tylko jak cię proszę, żebyś została i czekała w samochodzie, to masz zostać i masz czekać w samochodzie. Gdzie miałaś czekać? W samochodzie. Dokładnie. Aha. Wiesz co, musisz być tak zawsze ironiczna. A jaka mam być? Nie wiem, ale kurczę, mogłabyś chociaż to raz potraktować poważnie. Ojej, mój misio się obraża, bo nie traktuję poważnie jego rozkazów, jaka ja jestem okropna. Weź, przestań. Krzysztof? Ola. No proszę co? Cię, proszę co? Cię. Zajebisty z tobą fan, naprawdę zajebisty. To nie chodzi o fan. Przecież widzisz, że prowadzę. Prowadzę. No tak, wolałabyś pewnie autobus, nie? Krzysztof? Ola? To po co ty mnie w ogóle zabierasz na te przejażdżki, co? Skoro i tak siedzę tylko w aucie. Zimno tu jak w psiarni, ani siku, ani zapalić. Mówiłem ci, to nie są przejażdżki. Jedziemy do roboty. Przystanek. Już. Chyba się zdrzemnęłam, co? Chyba? Spałaś 2 godziny. Serio? Dobra. Poczekasz na mnie? Poczekam. W samochodzie? W samochodzie. Dobra. Zaraz wracam. Kup fajki! Co? Kup fajki i hot doga! Nic nie słyszę. Bardzo śmieszne. Nic nie słyszę. Poczekasz na mnie w samochodzie. Boże, jak on jest nudny. No i co się głupia drzesz? Hot doga ci przyniosłem. Weź, przestraszyłeś mnie. Ej.
Shit. Co? Fuck. Co? Krew. Fuck. Boże. Co my teraz zrobimy? To nie jest krew, to jest ketchup. Ja pierdolę musiałem się ujebać tym hot dogiem. No znowu, jak żółkle, kurwa, jak żółkle się muszę ujebać tym hot dogiem, no. Ketchup. To jest śmieszne, tak? To jest śmieszne, tak, że golf jest, kurwa, do wyrzucenia, no. Śmieszne. Nie, daj, nie, nie upierdol się, weź, przestań, zostaw mnie, no. Ej, ja cię, masz pierdolę. Wszystko? Udało się? Masz co? Fajki? Masz, masz swoje fajki, masz. Ten strzał? To, że... Ola, jaki strzał, co? Jaki strzał? Nikt nie strzelał. Kto strzelał? Nie wiem, może samochód przejeżdżał i mu z rury strzelił albo coś, no. Następnym razem idę z tobą. Po co? No co? Mało do pojebanych osób przychodzi w nocy na takie stacje? Właśnie, dlatego siedzisz w samochodzie. Słuchaj, zostawisz mnie w samochodzie samą. Czy to jest bezpieczne? Melemener może przejść, rozbić szybę i co? No, no właśnie, co? A ty sobie chodzisz do tych stacji, do ciepełka... A, że ja sobie tak. Chodzę tak do stacji, tak? I gadasz z tymi dupami. A, z dupami gadam, tak? To są zawsze sami faceci prawie. I co? A to? Czy to w ogóle dla ciebie cokolwiek znaczy? Swoje nawet nie nosisz. Nawet nie zaczynaj. Noszę. Otóż noszę. Tylko nie na palcu, rozumiesz? Boję się, że zgubię. No. Już? Okej? No. Oluś? No. Naprawdę ci na tym tak zależy? Naprawdę. Okej, dobra. Następnym razem ty idziesz. Naprawdę? Naprawdę, sama. Sama? Sama, wiem. Wiem, że sobie dasz radę. Paliłeś. Nie. Nie kłam. Przecież czuję.
Bo to tylko ty możesz, tak? Ja palę na zewnątrz. Na zewnątrz, czyli na stacji, tak? Dobra, już. Na stacji jest zakaz. To co, jedziemy? Co jest? Co jest, kurwa, człowieku? Życie ci niemiłe? Przestań, może jakiś chory. Chory, chory, pojebany jakiś, a nie chory. Takie moje szczęście zawsze. Zawsze jakiś. Czekaj, nie wychodź, proszę. Dobrze, cię. Zostaw mnie, włazi ludziom pod koła, ty kurde, no. Krzysztof. Może pan nam zejść z drogi w końcu, czy nie? No słucham, co się dzieje? Możecie mi państwo pomóc? A co się stało? Nie, nie możemy, proszę pana, my właśnie odjeżdżamy stąd, także musimy już jechać. Chodź. Nie wiem, gdzie jestem. A wie pan co? My też nie wiemy. Jeździmy bez celu. Jak Thelma i Louise? Louise. Raczej jak Bonnie i Clyde. Romantycznie. Szkoda, że się nie opłaca. Być romantycznym? Nie. Rabować banki. A co, wiesz z doświadczenia? Co? I co, tak od stacji do stacji jeździcie? No, tego one są, nie? Nie wypada wozić takiej ładnej buzi po stacjach. Coś powiedział? Spokojnie. To tylko komplement. Ola, wsiadaj do auta. Nie! Ola, powiedziałem już, nie dyskutuj! Ale ładna buzia to nie wszystko. Może się pokaleczyć i co? Jak przeminie piękno, zostanie gorycz i rozczarowanie. A ty co? Filozof ze stacji benzynowej, tak? A ty nie chcesz, żeby się stała krzywda. Krzywda? Nie. Widzisz, śmierć jest słodkim wyzwoleniem od bólu, ale ty nie chcesz umierać. Ani twoja panna. Zapłacisz mi i jesteśmy kwita. Nie mamy pieniędzy. Krzysztof. Co? Powiedz panu prawdę. Ale opanuj się. No co? Mamy pieniądze. Mamy ich bardzo dużo. Cały bagażnik. Chcesz zobaczyć? W końcu jesteśmy Bonnie i Clyde, nie? Tylko jest jeden mały problem. Lubimy je. Ciężko na nie pracowaliśmy. I bardzo nie chcielibyśmy się z nimi rozstawać. Chyba, że nas zabijesz. Ups. Pan się przyszedł tylko pobawić, prawda? Porozmawiać, pożartować. Ola? Ola, proszę cię. Spierdalaj. Put your head on my shoulder. Nie pamiętam, co? Dobra. Jeszcze raz! Jestem spał, ale nie. 3, 2, 1, pytanie. Żadnych problemów? Kurwa, no, nie, tylko to. No co? Zgotowałam przez to. No powiedz, co jestem tego razy? Długo ci zostać. No to wiesz, na specjalne zaproszenie. Nie, dobra, jeszcze raz. Nie, dobra.
Ojej, mój misio tu się obraża, że bo nie traktuje poważnie jego rozkazów. I tak. Wykrzyczał się. Teraz musimy. Przepraszam. Nie chcę ich zgubić. Kurwa, przepraszam. Dobra, to... Uwaga, 3, 2, 1, akcja.